Hej, witam cię serdecznie. Jacek z tej strony, z mojego tarasu, z mojego miejsca pracy. Jak widzisz, czasami są takie przeszkadzajki jakieś, jakaś mucha, jakieś coś, jakaś pszczoła gdzieś przyleci, ale generalnie myślę, że jest całkiem sympatycznie. Nie wiem, jak ty dzisiaj spędzasz poniedziałek. Być może jesteś gdzieś w pracy. Także życzę ci jak najbardziej miłego dnia i żeby no, po prostu uśmiech gościł na twojej twarzy. Natomiast jak widzisz, no, można ten czas pracy jakby spędzać inaczej. No bo ja oczywiście też pracuję, tak samo jak ty. Też mam pewne zadania do wykonania. Też muszę zadbać o pewne rzeczy, żeby mój biznes, mimo że jest w internecie, tak, a więc nie jest taki namacalny, tak? Nie ma, nie wiem, fabryki, przychodzę, odbijam kartę i tak dalej. Tylko no, gdzieś w internecie. Ale żeby działał sprawnie, żeby można było rzeczywiście wykorzystać na maksa te możliwości, które daje, no to trzeba też pracować. Tyle, że właśnie charakter tej pracy, no nie wiem, czy byłby odpowiedni dla ciebie. Dla mnie jest mega, dla mnie jest bomba, mnie daje wiele satysfakcji, bardzo to lubię i powiem ci szczerze, że mam już tą przyjemność tak od kilku lat pracować i chyba bym nie chciał już zamienić na taki tradycyjny model pracy, dlatego że za bardzo już jakoś tak wsiąkłem w to wszystko i rzeczywiście trudno by mi było się zrywać jakoś rano i jechać na kilkanaście godzin łącznie z podróżą, tak, gdzieś, żeby być poza domem. W każdym razie, słuchaj, to co robię tak naprawdę i te działania, które są do wykonania każdego dnia, przynajmniej tu, w tym moim biznesie, w tym moim projekcie, tutaj z zespołem Power Team, który rozwijamy, no tak naprawdę z technicznego punktu widzenia to są banalne rzeczy, bo wiele osób się tego obawia. Ale to, co ja robię, to po prostu jestem aktywny na swoim profilu na Facebooku. Dużo czy mało, można lubić Facebooka, można nie lubić. Ale wiesz co, jeśli jesteś dzisiaj w takiej sytuacji, że nie lubisz Facebooka, to tak patrząc tylko z biznesowego punktu widzenia, jeśli oczywiście chciałbyś rozwijać biznes w internecie, to warto się z tym Facebookiem polubić, bo daje ogromne możliwości dotarcia do wielu osób, które szukają być może właśnie takiej usługi, takiego biznesu, który ty masz dzisiaj. Więc warto się z Facebookiem przeprosić, warto się z nim zaprzyjaźnić i warto te możliwości wykorzystywać. I tak naprawdę to moja praca głównie polega na tym. Oczywiście jak już buduję zespół, jak już są osoby w zespole, no to trzeba też tym osobom pomóc, tak? Trzeba ich wprowadzić do tego biznesu, wyjaśnić pewne rzeczy, trzeba im pokazać pewne rzeczy, nauczyć ich też krok po kroku robić konsekwentnie te jakieś proste działania na Facebooku, ale właśnie ta codzienność związana z pracą to jest Facebook, to jest aktywność na Facebooku, to jest zamieszczanie kilku ciekawych postów powiązanych z twoim biznesem, to jest budowanie relacji z innymi osobami na Facebooku i stąd się biorą partnerzy do biznesu. I tak buduje się biznes. I w ten sposób ja mam już 11 osób w swoim bezpośrednim teamie, tak? A łącznie w strukturze już ponad 100, tam chyba na wczoraj było 116 osób przez niecałe 2 miesiące i tylko Facebook. Nie biegam gdzieś siatami, nic nie sprzedaję, nie robię jakichś prezentacji gdzieś po domach, nie nagabuję ludzi gdzieś, moich znajomych, słuchaj, no weź, bo to taki piękny biznes. Nic takiego. Po prostu na swoim profilu umieszczam posty. To wszystko. Też to możesz robić i też w ten sposób możesz naprawdę budować, rozwijać bardzo fajny biznes w internecie. Oczywiście, jeśli dzisiaj masz swój, no to zadbaj o ten swój i rozwijaj go najlepiej, jak umiesz. Natomiast jeśli szukasz możliwości, to myślę, że zespół Power Team i to, co my dajemy jako taką wartość dodaną, a więc niesamowite szkolenia od top liderów, nie tylko z Polski, ale i ze Stanów Zjednoczonych, to jest to, co pcha tak dynamicznie ten biznes do przodu. 2 miesiące
około 1 000 000 złotych obrotu już. Wyobrażasz sobie, w 2 miesiące nowa zupełnie struktura, nowy zupełnie biznes w Polsce i zrobiliśmy około 1 000 000 złotych obrotu. Z tego ponad 200 tysięcy już wypłaconych prowizjach dla partnerów. Już około 500, ponad 560 osób w strukturze. Ale to dopiero początek, bo my dopiero zaczynamy. Także wszystko przed Tobą, wszystko w Twoich rękach. Czasem warto się otworzyć na pewne możliwości, mimo że dzisiaj nie wiesz, nie umiesz, nie wiesz jak, nie jesteś pewien, czy sobie poradzisz. I wiesz co? Jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz pewien, czy sobie poradzisz. Nigdy nie będziesz tego wiedział. I być może ta ogromna szansa, która stoi przed Tobą, po prostu Ci się wymknie i nawet nie będziesz sobie nigdy zdawał sprawy z tego, jak blisko byłeś ogromnego sukcesu i zmian w swoim życiu. Także to, co jakby bym tak podsumował, otwórz się na możliwości, jakie daje XXI wiek. Otwórz się na możliwości, jakie daje internet. Znajdź ludzi, którzy według Ciebie robią to dobrze, fajnie, tak byś chciał, do takiego zespołu byś chciał dołączyć, dołącz do nich i po prostu zacznij to robić. Nie martw się, że nie umiesz. Nie martw się, że nie masz zielonego pojęcia jak. Nauczysz się. Ważne jest bardziej Twoje dlaczego miałbyś to zrobić. I jeśli tą odpowiedź znajdziesz, jesteś w domu i sukces jest już w zasięgu ręki. Pozdrawiam Cię serdecznie w poniedziałek. Trzymaj się ciepło. Jacek Oskiera i zespół Power Team. Do nas też, do mnie możesz dołączyć. Hej, cześć.